przetarg na budowę łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ulicy Stanisława Staszica został rozstrzygnięty. Łącznik będzie tańszy aż o 1/3. Łącznik będzie miał długość 320 metrów. Powstaną także ciągi pieszo-rowerowe od ulicy Staropoznańskiej do ulicy Poznańskiej i Staropoznańskiej od ulicy Gwarków do Staszica. Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu czteropasmowej dwujezdniowej drogi. Myślę, że te mieszkańcy tych dwóch części miasta powinni być bardzo zadowoleni, bo to usprawni i dojście, spacerek z kijkami, nordic walking, czy też rowerkiem przejazd, już nie mówiąc o kierowcach samochodów. Nie jest to rozwiązanie idealne oczywiście, bo pierwotnie planowaliśmy, jak Państwo pamiętacie, realizację tego zamierzenia w wersji nieco innej. Niestety zarządca drogi Staszica i Poznański nie wyraził nam zgody na wybudowanie jezdni, która połączy skrzyżowanie i osiedle Rąbin, skrzyżowanie Niepodległości Wojska Polskiego bezpośrednio ze Staszica przy stacji BP. Ale to, co wymyśliliśmy, to, co poddaliśmy po konsultację społeczną, myślę, że będzie optymalnym rozwiązaniem, bo za stosunkowo małą ilość środków finansowych, bo jednak o 30% mniej wydamy środków, możemy zrealizować zadanie oczekiwane przez mieszkańców Inowrocławia. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 50% wartości zadania. Na powstanie bezpośredniej drogi łączącej ulicę Wojska Polskiego ze skrzyżowaniem ulic Staszica, Górniczej i Poznańskiej póki co nie ma szans. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z powodu braku środków finansowych odmówiła realizacji przebudowy skrzyżowania tych ulic. W klubie Kopernik odbyły się warsztaty z robotyki. Dzieci przez 5 dni budowały roboty z klocków, ożywiając je za pomocą programu komputerowego. Mali robobadacze w wieku od 6 do 12 lat w klubie Kopernik projektowali, budowali z klocków i ożywiali roboty. Fascynująca przygoda w świecie nauk ścisłych, techniki, fizyki i robotyki to doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu. O to, by dzieci odpowiednio połączyły właściwe elementy i ożywiły roboty, zadbała pani Martyna Wasilewska z Centrum Edukacyjnego Mały Badacz. Warsztaty małego badacza polegają na tym, że najpierw mamy pewną pulę klocków w skrzynkach i dzieci po kolei mają wyświetlane na slajdach kolejne kroki i po kolei budują całą konstrukcję. Na końcu doczepiamy do konstrukcji z klocków baterię, którą podłączamy do płyty głównej oraz czujniki, które później są sterowane bądź na światło, tak, bądź na pilota i cały robot nam ożywa. Oprócz tego potrzebne są silniki oczywiście. Zbudowanie działającego robota to nie lada wyzwanie, jednak mali robobadacze poradzili sobie znakomicie z postawionym przed nimi zadaniem. Mimo że są w tak małym wieku, tak, są tak młode, sobie sprawnie z tym radzą, ponieważ każdy krok jest osobno pokazywany na instrukcji i kolejno ja instruuję, w jaki sposób musimy każdy klocek ułożyć, żeby można całość było połączyć. Od września z bezpłatnych podręczników korzystać będą uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Niezwykle dobra wiadomość dla rodziców pierwszoklasistów. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zapewniająca stopniowe zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki weszła w życie. Czteroczęściowy, bezpłatny Nasz Elementarz już w połowie sierpnia trafi do szkół i od września za darmo będzie wypożyczany pierwszoklasistom. Zatwierdzony zestaw podręczników ma służyć w szkole co najmniej 3 lata. W maju Sejm zmienił ustawę o systemie oświaty. Jest to świetna zmiana, chyba oczekiwana przez rodziców, przez dzieci. Oznacza ona, że od 1 września uczniowie klas pierwszych i te 6-letnie dzieci i te 7-letnie dzieci otrzymają swój pierwszy elementarz całkowicie za darmo, ale również za darmo dzieci otrzymają książki do nauczania języka angielskiego. I to jest kolejna dobra wiadomość. A trzecia dobra wiadomość to jest i taka, że zeszyty ćwiczeń, wszystkie takie materiały, które są materiałami, nazwijmy to jednorazowymi, gdzie się wycina, wkleja, rysuje, też szkoły otrzymują, a potem dzieci otrzymują za darmo. Całość tej operacji kosztować będzie 70 tysięcy złotych, ale książki już w połowie sierpnia mają być w szkołach.
wypożyczać będą biblioteki, udostępniać będą biblioteki. No i warto tu zaznaczyć, że i elementarze, i książki do angielskiego będą uczniom wypożyczane. Natomiast ćwiczenia to są materiały jednoroczne, jednorazowe, one nie podlegają zwrotowi. Książka wraca do biblioteki i po roku następna grupa uczniów też może z niej się uczyć, też może z niej korzystać. Dobry pomysł, uważam świetny pomysł, na pewno odciąży, nie ma co ukrywać, duże wydatki rodziców. I jeszcze jedną rzecz, którą warto tu dodać, niezależnie od tej akcji, podręcznika za darmo dla uczniów klas pierwszych, nadal miasto będzie realizowało te programy, które trwają już wiele lat, czyli wyprawka, gdzie uczniowie w trudnej sytuacji materialnej otrzymują pomoc na zakup podręczników i przyborów i również stypendia szkolne, gdzie wnioski będzie można do połowy września składać w Wydziale Oświaty. Ośrodek Sportu i Rekreacji i Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Active Extreme zorganizowali zawody wspinaczkowe w Parku Linowym. W ramach wakacji Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Active Extreme zorganizowali w Parku Linowym zawody wspinaczkowe dla dzieci, które pozostały latem w Inowrocławiu. W cieniu olbrzymich drzew Parku Solankowego lipcowy upał nie był zbyt dokuczliwy i do zawodów zgłosiło się w sumie 16 śmiałków. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali doświadczeni operatorzy. Dzisiaj odbywają się zawody na Parku Linowym wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, które zaprosiło nas do współorganizowania tych zawodów. Organizujemy dzieciakom wolny czas dzisiaj. Dzisiaj przejścia po parku mają charakter zręcznościowy. Dzieciaki mierzą się w konkurencjach na czas przy przejściu przez skrzynki, rzucaniu pewnych przedmiotów do ustanowionych na dole stanowisk, a po zakończonych konkurencjach każdy z dzieciaków ma do wyboru przejście po jednej trasie wybranej przez siebie na Parku Linowym. W kategorii do 10 lat najlepsza okazała się Zosia Sobczak, a w kategorii powyżej 10 lat Elżbieta Kucharska. W miniony poniedziałek w hali widowiskowo-sportowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji w KSK Notecino-Wrocław. W konferencji prasowej wziął udział nowy zarząd KSK Notecino-Wrocław, w skład którego wchodzą prezes Krzysztof Łaszkiewicz, wiceprezes Lidia Wieczorek i Bartosz Waszak. Na spotkaniu poinformowano, że zespół KSK Notecino-Wrocław w najbliższym sezonie przystąpi do rozgrywek w drugiej lidze. Trenerem drużyny będzie Jakub Matuszak, który kilka lat temu prowadził Sportino w pierwszej lidze, a drugim szkoleniowcem Jacek Stajszczak. Cały czas budowany jest skład zespołu. Na pewno w tym sezonie w nowym zespole będą zawodnicy, którzy grali już w poprzednim sezonie. Jesteśmy już posłowie i z Mikołajem Grodem, i z Danielem Korulczykiem. Również rozmawiamy z Olkiem Filipiakiem, z Bartoszem Pochockim i Bartoszem Królikowskim. To są zawodnicy, którzy reprezentowali barwy naszego klubu w poprzednim sezonie. Myślę, że oni również będą stanowili taki ważny punkt tej drużyny, tak? Ważny filar, o tak mogę powiedzieć. Z tych zawodników, którzy niestety nie będą dalej grać w naszej drużynie, to Karol Michałek dostał on propozycję gry w pierwszej lidze. Na pewno mówił, że jest to dla niego nowe wyzwanie, chce się dalej rozwijać i w tej pierwszej lidze myślę, że ma ku temu odpowiednie możliwości, odpowiednie warunki. Nadal, jak to on podkreśla, czuje się na siłach, jest jeszcze w miarę młody, także jak najbardziej chce spróbować swoich sił ponownie w pierwszej lidze. Na pewno bardzo taka przykra informacja dla kibiców z Inowrocławia, ponieważ Hubert Wierzbicki niestety nie będzie już dalej kontynuował gry w naszej drużynie. On podkreśla, że raczej ma inne plany już, tak, życiowe. Miejmy nadzieję, że jednak jeszcze dojdzie do spotkania, dojdzie do rozmów, które pozwolą go jakoś przekonać. Mamy nadzieję, że zmieni zdanie i będzie nadal takim dobrym duchem naszej drużyny, jak w poprzednich sezonach. W czasie konferencji poinformowano, że pierwszy trening odbędzie się 18 sierpnia. Celem drużyny jest awans do pierwszej ligi. W Parku Solankowym wytyczona została kilometrowa trasa do uprawiania Nordic Walking.
Niemal o każdej porze dnia w Parku Solankowym można spotkać miłośników Nordic Walking. Spacerowiczów przemierzających park z kijkami spotkamy dosłownie w każdym jego zakątku. By ułatwić fanom tej dyscypliny sportu poruszanie się na terenie Solanek, za muszlą koncertową wyznaczono kilometrową trasę Nordic Walking. Biegnie ona do kortów tenisowych. Start i meta znajduje się na wysokości sanatorium przy Tężni. Specjalne oznakowanie pionowe informuje o przebiegu trasy, a także długości odcinka, który został do pokonania. O wyznaczenie takiej trasy zwrócili się do prezydenta miasta Inowrocławia mieszkańcy. To już kolejna atrakcja dla miłośników aktywnego wypoczynku w Solankach. Trwają remonty w szkołach i przedszkolach. Inwestycje pochłoną z miejskiego budżetu aż 1,5 miliona złotych. Aż 1,5 miliona złotych wyda miasto, by wyremontować i zmodernizować szkoły i przedszkola. Choć wakacje w pełni, zarządcy placówek oświatowych dbają o polepszenie bazy dydaktycznej i poprawienie estetyki celem podniesienia komfortu i bezpieczeństwa nauki młodych inowrocławian. Zakres prac jest szeroki i obejmuje szkoły podstawowe nr 2, 4, 6, 9, 10, 11 i 16, przedszkola muzyczna Kraina i Podtęczą, a także gimnazja 1, 2, 3 i 4. Praktycznie we wszystkich szkołach, we wszystkich przedszkolach toczą się w tej chwili remonty. Tak jak tutaj w szkole podstawowej numer 4 widać, większość tych remontów to remonty sal lekcyjnych. Tak jest w czwórce, tak jest w szóstce, tak jest w gimnazjum numer 2, w gimnazjum numer 4. Ale remontujemy też dachy, bo to jest bardzo ważna sprawa. Najpoważniejszy remont dachu jest w jedynce, w mniejszym zakresie w gimnazjum 3, w gimnazjum 2. Cóż jeszcze, sanitariaty, największy remont tutaj, blisko 100 tysięcy złotych w gimnazjum 1, elewacje, instalacje wodno-kanalizacyjne. Praktycznie każda placówka oświatowa ma własną pulę remontów do wykonania, ważnych, potrzebnych i czyniących tę placówkę sprawniej działającą czy ładniejszą. Łącznie 1,5 miliona miasto na ten cel wydaje. Miasto kontynuuje w tym roku realizację programu Radosna Szkoła. Nowe place zabaw w programie Radosna Szkoła powstaną w szkole podstawowej numer 2 i numer 11. To jest też bardzo duże przedsięwzięcie, łącznie blisko 300 tysięcy, ale ten program realizujemy razem z dotacją rządową, która wynosi blisko połowy tej kwoty. Także robimy dużo za własne pieniądze, ale tam, gdzie można, korzystamy z pieniędzy, które można pozyskać z zewnątrz. Był to komplet informacji w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dwudziestego lipca o godzinie 20 w Scenerii Tężni Solankowej odbędzie się jubileuszowa 10. Inowrocławska Noc Solannowa, czyli koncert urodzinowy Grzegorza Turnała z udziałem gości. Oprócz jubilata wystąpią Jan Kanty-Pawluśkiewicz, sopranistka Elżbieta Towarnicka, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach z zespołem. Artystom towarzyszyć będzie Inowrocławska Orkiestra Kameralna Pro Arte. Wstęp wolny. Pierwszy weekend sierpnia w Teatrze Letnim w Inowrocławiu odbędzie się niezwykła uczta dla melomanów, czyli 11. Inowrocławska Gala Operowo-Operetkowa. 1 sierpnia wystąpi zespół Singing Birds symfonicznie. 2 sierpnia upłynie pod znakiem hrabiny Mariki, operetki w trzech aktach Emerysia Kalmana. Zwieńczeniem gali będzie odbywający się 3 sierpnia koncert zatytułowany Męski pojedynek na głosy. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 19:00. Wstęp wolny.